Jest to Case Luxum. Przebieg 600, bo to godzin. I ostatnio tutaj, wcześniej jeszcze miałem wymianę olejów. Był serwisant z Case'a, z firmy, z której go braliśmy. No, on tego nic tu nie zauważył, wszystko było ok. No ale tam z tyłu zaczęło uciekać powietrze, no i w końcu wziąłem takiego tutaj mechanika, który właśnie grzebie w New Hollandach, i podniósł maskę, mówi, zobaczę jedną rzecz, no i dopatrzył właśnie się tutaj, że ucieka, o, mam to tutaj, że ucieka powietrze, znaczy ucieka, łapie dzikę w ten sposób. Teraz to tu widać, bo to jest odczyszczone, tak to było, tak lekko, jak tu pokryte kurzem. I ten mówi, że już zna temat, bo robił dwa silniki. Przez to, o właśnie, że tutaj dostaje się nieprzefiltrowane powietrze. No i to gówienko, ten plasticzek, odtąd dotąd w Case 1000 zł, w New Hollandzie 900, w firmie Zenox 1300. Także widzicie, przez taką głupotę można sobie silnik załatwić. No i to jest taka gumka, podobno ten nowy element to jest nie że gumka tu, tylko jest to rurka wtopiona, a tutaj jest topiona taka guma, i to pewno trochę, jak się nie chodzi, drga. Silnik drga i pod wpływem tych drgań, no, gumka sobie pękła i łapał te lewe powietrze. No i przez taką głupotę można sobie silnik załatwić. No, takie silniki są w te piące New Hollandzie, w Steyrach Multi, chyba w Case'ach Farmalach. I no, no i w tym Luxumie. No i kupiłem takie cudo u nas w sklepie. Klej do szyb. Odtuściłem to. No i tu będę tak chciał rzeźbić taką. I mam nadzieję, że mi to wytrzyma dzisiaj, no, a trzeba to zamówić, czas oczekiwania tydzień na te chujostewko, które produkują we Włoszech. No, no ale to jest lipa, dla mnie to jest wada konstrukcyjna. Wszystko, no i ile ma, 600 motogodzin, to co on się narobił? No już tam nie chodzi o te 1000 zł i o przestoje, tylko chodzi o to, że dobrze, że ten człowiek tutaj się dopatrzył i znał ten problem. I to podpowiedział, bo tak, to załatwił w końcu silnik. Dopiero by były koszta. No, także jeśli ktoś ma u siebie taki silnik, niech spojrzy na to, czy to nie pękło, bo to było tak jak teraz tu, nic nie widać. Nic nie widać, a jak się za to pociągnie, to o, cyk, otwiera się harmonijka. No i dobra, Lux Robota. Takiego ulepiłem, takiego gluta. Teraz 3 godzinki, niech to poschnie, zobaczymy. I jeździć i obserwować. No i tutaj sobie tak dotykam, a tu o. Lata. Czujnik kręcony palcami był chyba. Korektor, tak? Ręce opadają.
jak na razie moja rzeźba trzyma. No zobaczymy. Jadę trochę pooram i co jakieś pół godziny maska w górę i będę to obserwował.